Kasia Nosowska, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Zanim porozmawiamy, dzień dobry, słyszymy, widzimy, dziękuję bardzo. Zanim porozmawiamy, chciałbym, żebyśmy przynajmniej kawałeczek posłuchali twojej nowej piosenki. Jeżeli się nam uda, to puśćmy chociaż kawałek, bardzo proszę. Piosenka jest bardzo krótka, ale naprawdę wpada w ucho. Ja trochę żałuję, że nie jest dłuższa. Zresztą widziałem komentarze też w internecie od ludzi, którzy pytają, gdzie jest długa wersja i gdzie będzie można ją obejrzeć. No ale cel tej piosenki jest inny. Opowiedz proszę, no bo to jest jednak specyficzny projekt bardzo. Po co ta piosenka powstała i dla kogo? No ta piosenka powstała jakby w związku z pewną akcją, której inicjatorem jest Bank ING. Mianowicie chodzi o ideę Zero Waste, która w wielu miejscach, mam wrażenie, w tej chwili dochodzi do głosu. Uważam, że jest niesamowicie słuszna i że każdy z nas być może powinien fragment swojego cennego jakże czasu poświęcić w ogóle kontemplowaniu tej idei, a najlepiej to w ogóle wprowadzeniu jej przynajmniej w jakimś małym na początek stopniu, jeśli nie można od razu na grubo, w swoim życiu. Także ciekawostką mogę powiedzieć jest to, że ta piosenka również jest z odzysku, ponieważ 2 lata temu z moim mężem robiliśmy serię piosenek związanych z zupełnie inną jakby kampanią i postanowiliśmy, że w przypadku tejże kampanii po prostu zero waste'owej wykorzystamy piosenkę, która już wcześniej była używana, czyli jest to tak zwana używana piosenka. To zacznijmy może od tego, w takim razie, co to znaczy zero waste, bo jakby wielu z nas wie, na czym polegało na przykład segregowanie śmieci i dbanie o to, żeby tych strat było jak najmniej, ale co to znaczy, że szukamy instytucji, sklepów, które są zero waste, bo na tym ta akcja polega. Co to znaczy zero waste w tym przypadku? No to chodzi o to, wydaje mi się, że segregowanie śmieci jest jakby, podejrzewam, takim najprostszym gestem w kierunku, planety i też w ogóle nas samych tak naprawdę. Natomiast zero waste to już jest jakby pójście o krok dalej, czyli tak naprawdę musimy włączyć, że tak powiem, myślenie. Na początek po prostu użyć własnego umysłu po to, żeby zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju ruchy, kroki w kontekście w ogóle gromadzenia, posiadania, używania byłyby najbardziej rozsądne, po prostu przemyślane. I główną ideą tego projektu jest jakby stworzenie takiej mapy przedsiębiorstw, firm, które w oparciu o ducha tej idei funkcjonują. Czyli na przykład, to jest też zupełnie najprostsze jakby rozwiązanie, ale powiedzmy, że na przykład proponują nam swoje towary, używając do opakowania na przykład po prostu wielorazowych sytuacji, czyli na przykład, kawkę możemy zakupować zawsze w tym samym po prostu naczyniu, a wychodzą naprzeciw jakby temu, że my już jesteśmy na etapie, kiedy postanawiamy po prostu włączyć rozsądek najnormalniej w świecie i zastanawiać się nad tym, z czego korzystamy, na co wydajemy pieniądze. No. A powiedz, czy kiedy zdarzyło ci się ostatni raz, jaki zakup w twoim życiu był ostatnim, który był, potem stwierdziłaś, był kompletnie zbędny i niepotrzebny i kupiłaś coś, co się okazało, że w ogóle nie trzeba było tego kupować? No po prostu jako kobieta to muszę stwierdzić, że takich wpadek mam całą masę na swoim koncie i taką mam wrażenie ostatnią i naprawdę spektakularną to było jeszcze zanim się rozpoczęła ta jakże wstrząsająca sytuacja z pandemią, po prostu na samym jakby początku właśnie już się zaczynało robić niepokojąco, ale ja ciągle jeszcze nie miałam takiej przestrzeni w sobie na to, żeby wyobrazić sobie, że naprawdę to będzie gruba akcja i że zasiądziemy bardzo na długi czas na kanapie. Kupiłam sobie w internecie kapelusz, spektakularny kapelusz.
kapelusz, pomyślałam sobie, no jestem w końcu piosenkarką, wyjdę na scenę, zadam trochę szyku tym kapeluszem, będzie po prostu ekstra to wyglądało, nie trzeba będzie włosów robić, po prostu wspaniała rzecz. No i się okazało, że kapelusz nigdy nie znalazł zastosowania, bo potem przez następny jakby rok siedziałam w domu. Kapelusz marniał na parapecie. Potem jakby stwierdziłam, w ogóle wszystko się jakby przewartościowało w naszych głowach, więc pomyślałam sobie, że w ogóle po co mi w ogóle kapelusz, że jeżeli mam zamiar śpiewać, to być może akurat niekoniecznie już w kapeluszu. No krótko mówiąc, naprawdę teraz od jakiegoś czasu staram się naprawdę zadawać sobie pytanie, bardzo proste tak naprawdę, po co? Ono jest najprostsze na świecie, ale czasami naprawdę warto sobie zadawać w ogóle w kontekście całego przepędzania codzienności, ale w szczególności jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, na które po prostu my wszyscy jako ludzie ciężko pracujemy i byłoby bez sensu po prostu je marnotrawić przy okazji robiąc krzywdę no, tej naszej planecie, kurczę, która nas dźwiga. Ja jestem ciekawy, czy ty też widzisz wokół siebie, bo ja wokół siebie widzę absolutnie taką tendencję teraz do tego, żeby nie marnować rzeczy. Na przykład widzę rozpaczliwe poszukiwania wśród moich znajomych krawców albo szewców, którzy naprawiają ubrania i ludzie walczą. Naprawdę widzę taką walkę o to, żeby może nie wyrzucać tych butów, bo może się jeszcze uda je naprawić. I to jest spowodowane oczywiście chęcią oszczędzania, co jest super ważne, ale też taką chęcią właśnie tego, że może nie potrzebuję kupić sobie nowej pary butów, tylko jeszcze rok pochodzić w tych butach, które mam. Czy ty widzisz wokół siebie takie myślenie? Czy uważasz, że ono się rozpowszechnia? Zdecydowanie tak. No. Tak naprawdę, bardzo tak. Ja w ogóle lubię podchodzić do rzeczy pozornie jakby przyziemnych i no właśnie przyziemnych, czyli nie wiem, typu odzież, obuwie, nie wiem, przedmioty, którymi się otaczamy, to jest być może sprawa nie największej wagi. Natomiast pomyślałam sobie, że można się tym, jakby nad tym pochylić nieco niżej i zauważyć na przykład takie powiązanie pomiędzy naszym stosunkiem do tego, do przedmiotów, które posiadamy, a na przykład stosunkiem do rzeczy najwyższych, typu na przykład nasze relacje z ludźmi. Jakby zadając sobie ten trud, żeby zobaczyć w tym, co posiadamy, co już mamy, co się niestety przy dzisiejszej rzeczywistości szybko nudzi. My jesteśmy ludźmi ogólnie jako ludzkość cała, którzy nauczeni są jakby, od wielu lat jesteśmy uczeni jakby tego, że wszystko można zamienić, że można wymienić, że można nowe. Nudzimy się, jesteśmy w stanie bardzo krótko skoncentrować się na danej rzeczy i czuć przyjemność z jej obserwowania. I to się przekłada również na przykład na relacje, czyli partnera się wymienia wtedy, kiedy nam się znudzi. A jeżeli zaczniemy właśnie z czułością podchodzić do tego wszystkiego, co mamy, żeby każdego dnia na przykład spróbować zachwycić się tak, jak się dawniej zachwycaliśmy, tym konkretnym, nie wiem, fragmentem garderoby na przykład. Wiem, że to jest być może naprawdę nie najistotniejsze, ale jednak naprawdę, kurczę, potrafimy mnóstwo pieniędzy wydawać bez przerwy na nowe i nowe, a wystarczy po prostu, to jest jakby taka wprawka dla umysłu, zadać sobie ten trud, żeby zobaczyć to dokładnie w taki sam sposób, w jaki zobaczyliśmy po raz pierwszy, kiedy nas to zachwyciło. I widzę to wśród znajomych, rzeczywiście, krawiec, adres krawca, adres szewca, po prostu namiar na takie miejsce jest po prostu cennym namiarem w naszym notatniku z namiarami. Rzeczywiście obserwuję to, staje się to, mam wrażenie, coraz bardziej powszechne. Nawet mój dzieciak, który jest z tego pokolenia, które ma wrażenie, że wszystko, że pieniądze to pochodzą ze ściany, z bankomatu, a przedmioty to po prostu się kupuje, to on też zauważyłam, że zaczyna mieć w sobie jakąś taką, nie wiem, uważność i czułość dla tego, co posiada. Akcja Zero Waste polega na tym, że możemy zgłosić zarówno jako klienci, albo jako właściciele, możemy zgłosić te właśnie instytucje, sklep, restaurację, wszystko jedno, miejsce, w którym pracujemy albo które odwiedzamy, które stosuje taką politykę Zero Waste. I oczywiście po sprawdzeniu takiego zgłoszenia ta instytucja zostanie na tą mapę wpisana, ale rozumiem, że ta mapa powstaje po to, żebyśmy wspierali takie instytucje, tak? Żebyśmy na przykład, nie wiem, wybierając miejsce, gdzie kupuję codziennie rano kawę, może właśnie zaczął wybierać to miejsce, które prowadzi taką politykę Zero Waste. Czy ty uważasz, że
że to jest, że tak, że to jest dobre podejście, że powinniśmy na przykład wspierać takie sklepy, które stosują politykę zero waste, albo na przykład nakłaniać sklepy, które nie stosują tej polityki, do tego, żeby zaczęły ją może stosować. No ale wydaje mi się, że jak najbardziej, no to jest niesamowicie słuszna, mądre ludzkie podejście tak naprawdę, więc wydaje mi się, że to jest tak jak z otaczaniem się ludźmi, nie wiem, sytuacjami, które sprawiają, że my wzrastamy, że czujemy się po prostu dobrze, czyli jeżeli my sami otwieramy się na ideę jakiejś takiej, nie wiem, dbałości o również o samych siebie, ale też o otoczenie, to również otwieramy się na poszukiwanie ludzi, sytuacji, instytucji, którzy nadają, powiedzmy, na tej samej fali, że jesteśmy w tym razem. A to może stać się z kolei inspiracją potężną dla tych, którzy jeszcze nie zastanawiali się nad takimi kwestiami albo po prostu nie mają poczucia, że one są istotne. Ja bardzo wierzę w to, że grosz do grosza i będzie kokosza, czy jak to się tam mówi. Czyli jeżeli my, każdy z nas jako jednostka, no nie wiem, wykona mikroruchy, to one pomnożone przez wielu nas sprawiają, że nagle, nie wiem, nabiera masy jakaś potężna idea. Czyli owszem, wspierać takie miejsca, po prostu uznać takie miejsca za swoje. Tam kumają rzeczywistość w podobny do nas sposób, więc z przyjemnością się udajemy w takie miejsca, a jednocześnie mamy poczucie, że przez zapatrzenie ci wszyscy, którzy jeszcze nie są jakby w tej bandzie, do nas dołączą i być może będzie to miało wielki wpływ na tak zwaną no, rzeczywistość przyszłą, nawet taką, w której już nie będziemy brali udziału. To w takim razie kumajmy wszyscy, to też jest bardzo dobre hasło, ponieważ naprawdę warto to robić. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to, że się włączyłaś w tą akcję, bo myślę, że dla bardzo wielu osób jesteś autorytetem i że wiele osób, słuchając naprawdę super piosenki, ja nie wiem, jak to możliwe, że ona się nie znalazła w poprzednich projektach, bo jest naprawdę bardzo fajna. No, ale mamy właśnie... I że słuchając tej piosenki, że po prostu zaczniemy myśleć troszkę może o tym, co nas otacza. To by było fantastycznie. Bartku, chciałam tylko tak delikatnie nawiązać, że przecież ta piosenka nosi tytuł Wystarczy, a ostatnie zdanie waszej rozmowy z poprzedniczką moją zakończyło się Wystarczy 1-0, więc jakże pięknie to wszystko się ze sobą powiązało. Wystarczy 1-0, wystarczy piosenka, no i mam to. Dokładnie tak jest. Wystarczy jeden oszczędzony kubek od kawy na początek. Absolutnie wystarczy. Dziękuję Ci bardzo. Kasia Niosowska była z nami. Bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj u nas w studiu. Dzięki wielkie.